Na 52. sesji Rady Miejskiej Rydzyny po raz pierwszy w tym roku obradowali radni. Otwieram 52. sesję Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum, przy którym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad informacje o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym przedstawili przewodniczący Rady oraz burmistrz. W miesiącu styczniu rozpoczęto realizację zadania przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rodzyna 2000. Podjęto uchwały wdrażające programy pomocy mieszkańcom gminy Rydzyna, pomoc gminy Rydzyna w zakresie dożywiania, korpus wsparcia seniorów, posiłek w szkole i w domu. Pod obrady Rady Miejskiej Rydzyny zostały skierowane projekty trzech uchwał dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Proponowana zmiana dotyczy podwyższenia kwoty kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń, do wysokości 200%. Ta zmiana wynika z nowelizacji programu rządowego Posiłek w szkole i w domu i pozwoli na objęcie pomocą większego kręgu osób potrzebujących. Kolejna uchwała to projekt programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Rydzyna w roku 2023. Program ten zakłada kontynuowanie świadczenia usług teleopieki dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej i ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych, naszych seniorów. Program ten będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, który zajmie się m.in. kwalifikowaniem osób do programu. Środki na realizację tego programu pochodzić będą z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych gminy. W ramach programu zostaną zakupione tzw. opaski bezpieczeństwa i opłacony abonament za ich użytkowanie. Dokonano również zmian w budżecie gminy na rok 2023. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. Zmiana polegała na tym, że zabezpieczono środki jako wkład własny w celem złożenia trzech wniosków do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Wielkopolska Wieś Pięknieje. Gmina Rydzyna planuje drugi etap remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz w miejscowości Kłoda. Ponadto planujemy wymianę placu zabaw w miejscowości Tarnowa Łąka. Mogliśmy aplikować o środki dla sołectw, które posiadają plan odnowy wsi i te trzy sołectwa taki plan posiadają.